widok tak rozpala mnie. Podejdź bliżej, mała, pragnę dotknąć cię. Nie chcę nawet myśleć, co by stało się, gdybym mógł cię porwać choć na jeden dzień. Jesteś moją dziewczyną, moim starem, moją jedyną, bo ty jesteś tym, czego pragnę. To właśnie ja twoje serce skradnę. Bo ty jesteś moją dziewczyną, moim skarbem, moją jedyną, bo ty jesteś tym, czego pragnę. To właśnie ja twoje serce skradnę. Ty jesteś moją dziewczyną, moim skarbem, moją jedyną, bo ty jesteś tym, czego pragnę. To właśnie ja twoje serce skradnę. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Boluś, witam was w kolejnym vlogu. Ze mną, jak widzicie, tutaj Brączuś sobie stoi, witajcie, tam jest kamera, jak widzicie dzisiaj opryskiwacz i akcja pryskanie. Tak jak obiecałem, zdążymy sobie jeszcze nagrać akcję pryskanko, ogólnie będziemy sobie pryskać ściernisko agrosorem od Ciechsarzyna i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam już odmierzone 4 litry na hektar, bo tyle właśnie pisało, żeby sobie powlewać. Wodę już mam wcześniej wlane, Brączek sobie będzie nagrywał. Już mamy ponad 200 litrów nalane. Jak ty, kozak, słyszałem. Pozdrawiam. Może być mnie trochę dziwnie słychać, ale mam maskę. I raczej cały vlog będzie w masce, no bo dzisiaj zgięty tył, wszystko, więc... Strasznie gorąco wam powiem. Ja też tak gdzieś słyszałem, jak ty, rolnik, podobno. Ale tam dajesz. Mamy 4 litry na hektar, powiem wam, bardzo szerokie zastosowanie. Ty wziąłbyś tego? Na chwilę wodę przymknął mi, otworzył, ja tu sobie wypukam to? Wodę mam przymknąć? Jo, na chwilkę i zaraz otworzysz mi. Ma dość duże zastosowanie, no dobra, dawaj. Bo jak i w rolnictwie, tak i w ogrodnictwie. Dobra. I jest do właśnie chwastów jednoliściennych, jak i dwuliściennych, jednoletnich, jak i wieloletnich. I oddaj mi jeszcze raz, dwa. Chcemy się właśnie pozbyć perzu, no z roku na rok jest go coraz mniej, ale jeszcze coś tam na polu jest, tych też chwastów, tego wszystkiego. Dobra, daj ostatni raz. Dobra. Dobra, dawaj na fulla. Jo, już na fulla daj. Bo jeszcze chyba mamy z 50 litrów ponad nadolenia. Na 1 hektar nam starczy akurat 300 litrów. No, na 1 hektar. Jo, dobrze powiedziałem. 250 litrów mamy już wlane. To możemy sobie odstawić. Możecie napisać w komentarzach, czym wy pryskacie, co wy robicie po żniwach. Jak właśnie w tym roku żniwa u was, u nas... Już na przykład nie pryszcza ścierniska po żniwach. Nie? U nas od... No co 2 lata, zależy jak, nie? Bo no, u nas najgorzej było się pozbyć tego perzu. Bo jednego roku się talerzówką zrobiło, no i niestety perz się tak porościnał, że była głowa mała. Dlatego też talerzówką się nie robi, będziemy coś myśleć nad gruberkiem, może nawet fajny znaleźliśmy, ostatnio Brączkowi pokazywałem. Fajnie wygląda. Podobał mi się też. Brączuś pojedzie z nami jakieś ujęcia, złapie. No, zrobimy bardzo podobnie jak wtedy na wiosnę. Bo strasznie wam się chyba spodobał ten filmik. Dobra, ile mamy jeszcze? 30 litrów. Na full odkręciłeś? Tak, na pełno mam. No, bo już tu słychać nawet. Tak, to jest końcówka. Powiedz mi, kiedy zakręcić. Dobra, nie ma problemu. Bo kury zaraz uciekają. Także w tym roku wszystko od Ciechsarzyna było brane. I jedynie co, no to miotła, ale miotła była u wszystkich. A jeśli chodzi o chwasty, to w tym roku, jak sami widzieliście, zresztą nie było ostu, nie było tych innych chwastów w zbożu. Habru itp. itd. Czekaj. Dobra, mamy tu. Ostatnia jeszcze sekunda. opryszczymy sobie jeden zbiornik i dzisiaj ogólnie wyjeżdżamy do Brączka, także już następne vlogi, może albo to będzie taki przerywnik w vlogach z Mokrzyna. Dobra, zakręcaj. No jest. Wziąłbyś? Tak. Także dzisiaj w nocy czeka nas niemała podróż. Schować to czy zostawić te beczki, bańki? Wiesz co, nie musisz. I tak będzie pryskane. To ja sobie nagram odpalanie teraz. No. I poczekasz chwilę, to podjedziesz na ulicę i poczekasz na mnie tam. Dobra. Rękawiczki na razie mi niepotrzebne. Mam nadzieję, że mi kamerka wytrzyma. Jeszcze 60 nie zdążyliśmy ogarnąć. A no tak, mała. Zapomniałem. Dobra, możemy sobie ruszać. Chwilę teraz maskę sobie zdejmę, póki nie pyskały. Pewnie o wiele lepiej będzie mnie teraz słychać, mordy. Także mówię, u mnie żniwa dosyć szybko przebiegły. Jak nic się później nie psuło. Andrzej, chodź. Nie będziemy za szybko jechać, bo wtedy by się wszystko wymieszało. Zaczniemy sobie od strony kukurydzy. Rozłożymy sobie najpierw lancę i wtedy sobie już cofnę. No, myślę, że na takiej wysokości będziemy sobie pryskać. Dobra, na razie on sobie jeszcze miesza tą chwilę. Otworzymy sobie lancę. Co tam? Ja jeszcze nie pryskam, to spokojnie. Musimy dorobić jakieś kółeczka, powiem wam, bo troszeczkę jest problemów czasami, jak te pola. Dobra, sobie zaraz wyrównamy. Chyba będzie ok. Zarzucimy sobie ten przewodzik. Jabadabadu. Dobra. Powinno być spoko. A, i tak mogę jechać. Maseczkę sobie założymy. Zobaczymy sobie sekcję. Możemy cisnąć trójeczka, trochę wyżej. Będzie chyba ok. Nawet 30 widzę, więc będę miał całkiem spoko z tym. Bo ścieżki wyjeżdżone. Mieliśmy pryskać na 4,5 atmosfery, więc spoko. Jak widzicie, ta część już jest zabrana. Dzisiaj nie wiem, właśnie musimy zadzwonić do Krzyśka, czy coś się stało. Czemu dalej nie zbierał. Ogólnie mordeczki, dziękuję wam za ostatniego vloga, bo naprawdę byłem w głębokim szoku, żeby wykręcić taką liczbę wyświetleń pierwszego dnia. Naprawdę jestem mega zdziwiony i mega szczęśliwy. Też ogólnie będę chciał prowadzić niebawem na kanale serię, bo poczytałem sobie te komentarze i już od dawna o tym myślałem, że prowadzę sobie serię gospodarstwo po mojemu. Z racji tego, że mówię, żadnej szkoły rolniczej nie kończyłem. Za dużo też się nie uczyłem o tym wszystkim, jedynie co to się dowiaduję od dziadka, od taty. Też samemu się uczę na własnych błędach. Czytam też wasze komentarze, naprawdę niektórzy potrafią wytłumaczyć, za co bardzo dziękuję. Liczę właśnie na takich więcej normalnych komentarzy, bo wiadomo, jakie też się zdarzają. Też na przykład nawiązując do poprzedniego filmu, cześć Krzysiek. Niestety to nie jest moje gospodarstwo, tylko moich rodziców. Ja tutaj tylko pomagam. To jak ktoś na przykład pisze, że zmienił kombajn, nie wiem, zmienił maszyny. Jak na 10 hektarów właśnie, moim zdaniem maszyny są bardzo dobre, są idealne, mam swój kombajn, wiele ludzi ma o wiele więcej hektarów i nie mają własnego kombajnu. Dlatego też ja naprawdę jestem szczęśliwy, że jest swój sprzęt, nie trzeba wielu rzeczy pożyczać, na przykład tylko na przykład piast do wapna. Czy jakaś tam inna maszyna, której nie posiadam. A jest i bardzo mało, bo raczej do tych wszystkich prac to wszystko mam. Dlatego też mówię, to jest z rodziców gospodarstwo. Ja jedynie to mogę jakiś pomysł zarzucić, tak? Ale wiadomo, zdarzają się i takie komentarze. Ale jest dobrze, nie ma co się przejmować. Brączek mi ponagrywa. Naprawdę dziękuję Adasiowi, jak to ogląda. Dziękuję Brączkowi. Bo pomogli mi naprawdę bardzo dużo przy żniwach i przy kombajnie, i podczas żniw, przy tym wszystkim. Gdyby właśnie nie chłopaki, to wszystko naprawdę trochę utrapieniem by było z tym kombajnem. Mam się czym sugerować. Widzę nawet, gdzie jest wilgotne. Także na spokojnie, ile mamy tam literków jeszcze. No jeszcze mamy połowę. Starcza idealnie na hektar. Tu akurat są 2 hektary. A jak widzicie, z tej strony teraz idealnie lańce dochodzą. Dobry pomysł był ze ścieżkami. Powiem wam, bo niestety, jak wiecie, kilka razy się pryszczę w sezonie. To niestety, ale no może później ma ciężko dojść. Leży przy ziemi tak jakby lega, ciężko to wykombajnować. A jednak ścieżki dobra sprawa, tym bardziej, że u mnie są proste pola, są długie. Myślałem, że ktoś tam kombajnuje. Ale to się znak odbijał. A jeszcze trochę balotu wyjdzie. Akurat Syciech mówił, że uda mu się to zabrać idealnie na 2 razy. jechać jedną i drugą. Koniec roku będziemy puszczać wszystko, obornik biorą przycia, tak jak wspominałem. Wapno też będzie w tym roku, na pewno. Jeszcze nie wiem skąd będziemy brać i jakie, także możecie podsunąć coś w komentarzach, jakim wapnem wy wapnujecie. Jak widzicie, jest nierówność, niestety no, mogłem dać na ten tryb pływający, ale nie polecam. Już wiem ile razy żeśmy to testowali i niestety no, nie działa tak jak powinno działać. Powiem wam, jeśli chodzi o ten gruberek, naprawdę fajna sprawa, bo znalazłem w internecie taki typowo robiony przez firmę do 64 łapy. Tyle właśnie 60 sobie pociągnie. Ciśnienie w normie. I koszt łap, z tego co liczyłem, 1200 zł. Oczywiście nowe łapy. Jeśli chodzi o materiał, to myślę, że jakieś 800 zł z wyspawaniem z ramą. Później zrobić ten wał z rurek. To naprawdę jest prosta sprawa i mówię, własnej roboty. Na pewno uda się coś fajnego wymyśleć. Dodatkowie ma gorąco. Czekajcie, zamkniemy sobie. Będę chciał zrobić poprzeczniak, bo i tak mi dużo nie zostało, a nie chcę zaczynać. Będzie tak to tata wiedział, że zrobiłem dwa przejazdy. I ta lanca idzie po ziemi. Zaraz sobie ją podniesiemy może troszeczkę. Dobra, tu jest idealnie. Bo to już tak było. Dobra, powinno być teraz już ok. Sześćdziesiątkę pewnie dokończę, jak wrócę sobie od Brączka. Ale całe szczęście po tym 2-3 tygodnie nie będziemy robić w polu nic. No są nierówności, miejmy nadzieję, że w następnym roku już będą wały. Trochę te pola doprowadzi się, bo jednak naprawdę pogoda piękna, dlatego w Mokrzynie już ruszyły żniwa. My całe szczęście się wyrobiliśmy, co mi się podoba, bo obawiam się, że Brączek będzie musiał w połowie moich żniw na przykład zjechać. Zrobimy sobie prawdopodobnie cały poprzeczniak. Manuś dostał maskę i nas zdjął. Mam nadzieję, że w Mokrzynie nie dość, że uda mi się ponagrywać, to i uda się coś porobić, tak jak i na wiosnę. Może jakaś akcja talerzowanko. Fajnie by w sumie było. mieszkania tata będzie miał troszeczkę, bo nie wiem ile uda mi się opryskać dzisiaj, ale będę się starał chociaż ze 4 hektary wypryskać do tych, nie, to będzie 3 obenek. O, już chyba końcówka. Tak, tu już mamy końcówkę. Dobra mordeczki, będziemy sobie wychodzić. Wyłączymy. O Jezu, nie w tą stronę. Tak. Gdzieś zawsze spoko. Gdzieś mi zlatywał, nie będzie. Wprawdzie wiecie co, bałek to ja mogę sobie już wyłączyć. Bo na co mi on? Zamkniemy sobie sekcję. Dobra, spoczko. Cześć. Także co mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczyska w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że troszeczkę ich teraz będzie. I co, i słyszymy się w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego. I na razie mordy, trzymajcie się, cześć!